Pan samochodzik. Skarb generała Samsonowa. Tom pierwszy. Wstęp. Młody oficer rosyjskiej armii w mundurze ze znakami artylerii stanął przed obliczem łysego, grubego pułkownika. Słyszałem, że mocno wierzycie w Boga, powiedział pułkownik. Tak jest, odpowiedział porucznik. To przysięgnijcie na Boga i wierność carowi, że dochowacie tajemnicy. — Przysięgam. — Doskonale. Podejdźcie tu. Pułkownik wskazał stół. Znajdowali się w plebanii, byli sami w pokoju należącym do proboszcza. Na blacie leżała mapa południowych terenów Prus Wschodnich. — Tu spotkacie się z dwoma kozakami. — Pułkownik pokazał palcem miejsce nad jeziorem. — Wasze hasło — Piotrogród, a ich odzew — Moskwa. Powinni mieć ze sobą dwie niewielkie skrzynki. — Zakopiecie je w dowolnym miejscu, dobrze zamaskujecie i wycofacie się na południe. — Macie unikać naszych i niemieckich wojsk. — Po naszej stronie granicy zameldujecie się w sztabie. — Tam was znajdę. — Jasne. — Tak jest. Porucznik artylerii wyszedł z plebanii, wsiadł na konia i wyruszył w kierunku lasu. Było późne popołudnie. Dookoła grzmiały armaty. Wszędzie unosił się kurz wznoszony stopami tysięcy piechurów. Z drzwi wyszedł człowiek w generalskim mundurze. Był wysoki i miał brodę. Źle się czuł, miał kłopoty z sercem. Można mu ufać? zapytał generał. Tak, rzekł pułkownik. Podjąłem dodatkowe środki bezpieczeństwa. Gdy tylko podadzą mi dokładne współrzędne miejsca, gdzie zakopali skrzynie, Zostaną wysłani na Kaukaz. Tam łatwo o żołnierską śmierć. Po wyjściu generała pułkownik spojrzał pod stół, gdzie leżała spora skrzynka. Butem uniósł jej wieko. Leżało tam kilkanaście woreczków. Jeden z nich był nie do końca zawiązany i ze środka błyszczały złote monety. Najlepiej ufać tylko sobie, mruknął pułkownik. Po godzinie padł rozkaz, że cały sztab przenosi się na południe. Pułkownik ukrył pod mundurem sakiewki i dołączył do reszty oficerów. Doskonale zapamiętał mapę okolicy i wiedział, którędy uciekać. Siedmiu wysokich rangą oficerów jechało w eskorcie szwadronu kozaków. Właśnie wyjechali z lasu i zdążali w stronę widocznej z daleka wsi. Nagle z poboczy zaczęły strzelać karabiny maszynowe. Ochrona podjęła rozpaczliwą próbę zdobycia pozycji i wroga. Szeregi kozaków ginęły w huraganowym ogniu karabinów niemieckich. Oficerowie osłaniając generała wycofali się do lasu. W tym czasie pułkownik porzucił swego konia i na piechotę kierował się na południe, co chwila patrząc na kompas. W marszu trochę przeszkadzały mu woreczki ukryte pod mundurem. Rozdział pierwszy. Wiosła równomiernie uderzały w wodę. Kajak szybko sunął rozbijając dziobemy drobne fale. Od dawna marzyłem o tej podróży. Udało mi się w długi majowy weekend wyrwać z zatłoczonej Warszawy. Paweł, gdy się z nim żegnałem, mówił, że świąteczne dni na początku maja też spędzi na łonie natury umówił się z olbrzymem, dziennikarzem Solsztyna, którego poznaliśmy w czasie odkrywania tajemnic Walkirii. Kiedy gdzieś staniemy? pytała Sosia, moja siostrzenica. Nie po to wziąłem załoganta, żeby mi marudził, strofowałem ją. Mnie też już zdawała się we znaki żeglugałyną. Wiosłowaliśmy ledwie dwie godziny, ale nasze nieprzywykłe do wysiłku mięśnie już bolały. Postanowiłem zająć dziewczynę rozmową. Powiedz lepiej, gdzie jest Jacek? Powiedziałem. Razem ze swoją drużyną surwiwalowców ruszyli szlakiem grupy Pomorze odpowiedziała. Możesz powiedzieć coś więcej? Oczywiście, szybko odpowiedziała. Muszę jednak przestać wiosłować. Dobrze. Odłożyliśmy wiosła. Byliśmy na środku niewielkiego jeziora Małe Brzeźno. Piętnaście metrów od nas na wodzie unosiło się statko krzyżówek. We wrześniu 1944 roku w Polskim Samodzielnym Batalionie Specjalnym wyszkolono grupę spadochroniarzy zwiadowców o kryptonimie Pomorze. Zosia zaczęła opowieść. Radzieckie dowództwo II i III Frontu Białoruskiego przygotowując ofensywę w Prusach Wschodnich nie miało żadnych danych wywiadowczych na temat 600 tysięcznej niemieckiej armii i środek. Grupa polskich spadochroniarzy wysłana do Prus jako pierwsza jednostka aliancka weszła do najpilniej strzeżonego obiektu III Rzeszy, do kwatery Hitlera. To ciekawe, mów dalej. Dziewczyna rozsiadła się wygodnie. Odchyliłem się lekko do tyłu. Patrzyłem na lasy na brzegu i słuchałem opowieści brzmiącej w tle. Prusy Wschodnie, czyli ostwal, Wał Wschodni, stanowiły ogromny kompleks obronny złożony z kilku pasów obronnych bunkrów. Umocnienia znajdowały się w okolicach Litzbarka Warmińskiego, Ostrudy, Kętrzyna. W środku tego systemu obronnego umieszczono kwaterę Hitlera w Gierłoży. W nocy z 6 na 7 września 1944 roku 12 spadochroniarzy z grupy Pomorze wylądowało niedaleko miejscowości Konopaty, koło Litzbarka. Tutaj w Prusach mogła działać siatka wywiadowcza polskiego podziemia? Zapytałem z niedowierzaniem. No pewnie. Chłopaki i Jacek wszystko dobrze sprawdzili. Już na początku października 1944 roku komandosi przesłali do dowództwa radzieckiego informacje o wojskach koncentrowanych w Mrongowie, Kętrzynie, Szczytnie, Olsztynie, Nidzicy i Giżycku oraz o umocnieniach, polach minowych, lotniskach polowych. Na początku listopada leśniczy Herman Weider po rozmowie z krewnym, żołnierzem Wehrmachtu, przekazał im informacje o silnie strzeżonym obiekcie niedaleko Kętrzyna. Natychmiast z dowództwa przyszedł rozkaz dokonania rozpoznania tego miejsca. Żołnierze ruszyli trasą przez Działdowo, Nidzice, Szczytno, Reżel. Po kilku dniach wędrówki o zmierzchu komandosi przeszli przez pierwszą linię ochrony. Druga strefa wilczego szańca była chroniona dwiema liniami zasieków i polem minowym. Natknęli się tam na pojedynczego wartownika, którego obezwładnili i przesłuchali. Pieniec zeznał. Że dalej nie można już iść, bo w drugiej strefie jest znacznie więcej wartowników. Komandosi zabrali wartownikowi identyfikator i chwilę obserwowali go, czekając, czy nie zaalarmuje dowództwa. Niemiec dalej patrolował swój teren. Jeszcze tej samej nocy spadochroniarze zaczęli wycofywać się z rejonu Kętrzyna. Nie wierzę, że Niemiec nie zaalarmował swoich kolegów, wtrąciłem. Nie wiem. Niemcy musieli się połapać, że coś jest nie tak. W okolicach Mrongowa doszło do potyczki z niemieckim patrolem, a koło Szczytna do kolejnej strzelaniny. Po dwóch dniach komandosi dotarli do bazy. Pod koniec listopada radzieckie samoloty zbombardowały przebadany teren, lecz już było za późno. Hitler wyjechał z Gierłoży 20 listopada 1944 roku. Wyjazd Hitlera nastąpił na wieść o wizycie komandosów czy w obliczu zbliżających się do Prus Wschodnich jednostek radzieckich? Dopytywałem się. Armia Czerwona stała u wrót Prus Wschodnich od sierpnia 1944 roku, a ofensywa ruszyła dopiero w styczniu 1945 roku. Dziewczyna wzruszyła ramionami w geście wiedzy. "Swoją drogą, to ciekawa inicjatywa", stwierdziłem. Chłopaki chcą odbyć całą trasę piechotą, nocując w lesie, tak jak tamci komandosi powiedziała Sosia. Znowu chwyciliśmy za wiosła. Wujku, co to za ptak? Szepnęła Sosia. Odwróciłem się we wskazanym przez nią kierunku. Przypatrz mu się uważnie, to żuraw. To co słychać, to klęgor, odgłosy z ich siedlisk. Położyłem sobie na kolanach mapę tej okolicy. Gdzieś na południu powinien być wypływ z jeziora, mruknąłem. To jedno mruknięcie brzmiało mi w uszach przez następną godzinę, gdy szukaliśmy przejścia wśród trzcin. Wreszcie udało się nam. Po trzystu metrach wiosłowania przez trzciny wypłynęliśmy na jezioro krzyż. Było ono bliźniaczo podobne do poprzedniego. Znowu musieliśmy szukać przejścia wśród zarośli na południowo wschodnim krańcu rozlewiska. Krętą przecinką popłynęliśmy dalej. Wujku, jaka tu czysta woda, powiedziała Zosia i zanurzyła dłoń. Jakaś zimna prawie krzyknęła. W tym miejscu rzeka raz zwężała się, raz rozszerzała. Dookoła nas były same trzęsawiska. Wiosłuj, bo nas ustawi w poprzek nurtu i będziesz musiała wysiadać. Postraszyłem ją. Po półgodzinie ciągłe wiosłowanie i płynięcie wśród wysokich krzewów i trzcin zaczęło być męczące i monotonne. Co jakiś czas musieliśmy wysiadać, żeby przejść przez drzewa leżące w poprzek rzeki. Niebawem dotarliśmy do rurowego przepustu na rzece. I co dalej? Zapytała Sosia. Wracamy, powiedziałem krótko. To po co tyle płynęliśmy? Chciałem płynąć sam, ale ty się uparłaś. Bo wujek to niby tak sobie płynie, a zawsze znajduje przygodę. Tym razem chciałem odpocząć i popłynąć stosunkowo czystą rzeką, jedenastą co do długości w kraju. Paweł to odpoczywa, mówiła Zosia ocierając pod czoła. Przywiózł u nas i kajak i pojechał sobie do Olbrzyma na kiełbaski z grina. Może do nich podpłyniemy, ale teraz zawracamy. Co do przygód, to nigdy ich sama nie szukaj. One zostawiają znaki, które, jeśli masz oczy szeroko otwarte, znajdziesz na pewno. Droga powrotna upłynęła nam w milczeniu. Minęliśmy Brzeźno-Łyńskie, z którego wypłynęliśmy i ruszyliśmy na północ. Pokonaliśmy jezioro Kiermosmały. Było już późne popołudnie, więc zacząłem rozglądać się za dogodnym miejscem na nocleg. Widziałem, że z zachodu gnały ku nam ciężkie i czarne chmury burzowe. Sięgnąłem po mapę. Zobaczyłem, że na następnym jeziorze, kiermos wielki, jest wyspa. Postanowiłem, że tam zatrzymamy się na noc. Już z daleka widać było wystającą, kilka metrów nad lustro wody wysepkę. Chwilę szukaliśmy dogodnego miejsca na dobicie do brzegu. Kto robi kolację? Rzeczowo spytała Sosia. Ty. Ja rozbiję namiot, powiedziałem, patrząc z niepokojem na czarne chmury. Z daleka słychać było pierwsze grzmoty. Zosia chciała chyba dyskutować, ale spojrzała na niebo i zaczęła wypakowywać nasze rzeczy. Kajak wyciągnęliśmy na brzeg i przypięliśmy go łańcuszkiem do drzewa. Ja stawiałem namiot, a Zosia wyjęła kociołek i słoik z klopsikami w sosie pomidorowym. Z czym mamy to jeść? zapytała. Z chlebem. Jest wczorajszy. Będzie ci smakował jak prosto z pieca. Na czym mam je ugotować? Dopytywała się, wskazując klopsiki. Wykonałem szeroki ręki wskazując las jako źródło opału. Dziewczyna wstała i ruszyła w poszukiwaniu chrustu. Znosiła go pół godziny. Ja w tym czasie pościeliłem sobie w namiocie i rozsiadłem się na trawie, patrząc na jej poczynania. Zosia przygotowała małe palenisko, rozpaliła ogień i do kociołka wrzuciła naszą kolację. Wujek lubi życie buszmena, mruczała. Prawdziwy buszmen nie potrzebuje takich wynalazków jak słoik klopsików, żeby się najeść, odpowiedziałem. Wszystko oferuje mu przyroda. Nie mógł wujek wziąć kilku gorących kubków i zapakowanego dietetycznego chlebka? Milczałem patrząc na niebo i obserwując ostatnie krzątaniny ptaków kryjących się przed nadchodzącą burzą. No tak, wujek tak samo odżywiał się w czasie wszystkich przygód, dogryzała mi dziewczyna. Te słoiki to talizman przywołujący niezwykłe przeżycia. Nie przywołasz ich, jeśli wszystko przypalisz. Jestem wykwalifikowaną pomocą detektywistyczną, a nie kuchtą, powiedziała podając mi talerz i pokrojone kromki chleba. O tropik namiotu zaczęły uderzać pierwsze grube krople deszczu. Półtora metra nad słabym już ogienkiem rozwiesiłem wojskową pałatkę. A do ognia wstawiłem nieduży, stary czajnik. Po paru minutach skryci przed ulewą popijaliśmy gorącą herbatę i grzaliśmy dłonie trzymanymi kubkami. Nagłe przed nami ktoś podniósł się z ziemi. Ów człowiek miał na sobie kompletny amerykański mundur z demobilu. Z szerokiego ronda kapelusza na ponczo ściekała woda. Zosia aż podskoczyła ze strachu. – Cześć, Jacek. Co tu robisz? – zapytałem, gdy już zorientowałem się, kto nas odwiedził. – Wpadłem pożyczyć soli – odpowiedział uśmiechając się od ucha do ucha. – Skąd się tu wziąłeś? – zapytała Sosia. – Szliśmy zgodnie z planem, ale stwierdziliśmy, że zajdziemy do Olsztynka zobaczyć resztki pomnika ku czci bitwy pod Tannenbergiem – odpowiedział Jacek. O ile wiem, jego resztki zniknęły na początku lat osiemdziesiątych, wtrąciłem. Jacek kiwnął głową. Zgadza się, ale słyszałem, że do dziś poszukiwacze militariów znajdują tam różne ciekawostki. Poza tym chcieliśmy też pójść zbadać po niemieckie lotnisko w gryźlinach, skąd jak słyszałem, startowały bombowce lecące nad Warszawę. Chcieliśmy także próbować wejść do osławionego łańskiego imperium. A co to takiego? zapytała Zosia. W łańsku utworzono ośrodek wypoczynkowy dla władz Polski Ludowej, odpowiedziałem. Krążyły o nim legendy. Teraz pewnie nie jest tak pilnie strzeżony. Proponuję, Jacku, żebyście spróbowali dotrzeć do wsi Zielonowo, gdzie mieszkał Michał Lęgowski. Człowiek zasłużony dla tych ziem. Zosia i Jacek lekko skrzywili się. A gdzie mieszkacie? zapytałem Jacka. Mamy kryjówkę na północnym krańcu wyspy. Jeśli chcecie zobaczyć, jak żyją prawdziwi komandosi, to zapraszam, powiedział Jacek. Zasznurowaliśmy namiot i poszliśmy za chłopakiem. Jacek szedł jak duch. Nie było go słychać. Między drzewami zobaczyliśmy już księżyc odbijający się w wodzie, a za nami ktoś nagle zaświecił latarką. Hasło: krzyknął młody męski głos. Bławatek. Szepnął Jacek. Światło zgasło. Odwróciłem się i zobaczyłem chłopaka w mundurze z siatką maskująca, ukrywającego się wśród gałęzi. W ciągu kilku sekund był znów niewidoczny. Jacek poprowadził nas do świerka stojącego kilka metrów od brzegu jeziora. W powietrzu czułem lekki zapach dymu, ale nigdzie nie widziałem ogniska. Wykorzystaliśmy dziurę po wiatrołomie zaczął opowiadać Jacek. Połączyliśmy nasze pałatki i środek powstałej w ten sposób płachty przywiązaliśmy linką do gałęzi. Potem pozostało już tylko obsypanie brzegów ziemią, zamaskowanie chrustem i wykopanie komina oraz wejścia. Mówiąc te słowa odsunął na bok dwa kawałki pnia brzozy. Szybko wsunął się do środka. Weszliśmy za nim. W bazie harcerzy od razu zrobiło się ciasno. Wewnątrz palił się maleńki ogienek nad którym buzowała woda w czajniku. Dwóch harcerzy spało zawiniętych w śpiwory. Jeden siedział koło ognia i coś majstrował przy radiostacji. Z podziwem patrzyłem na porządek panujący dookoła. — Po co wam radio? — zapytała Sosia. — Co wieczór nadajemy alfabetem Morsa meldunki o naszym położeniu do centrali w Łodzi — powiedział Jacek. — To o nas też powiadomicie swoich? — dopytywała się. Już zameldowaliśmy o pojawieniu się na jeziorze tajemniczego kajaka z dwójka tajemniczych osobników, zażartował Jacek. Wiedziałem o was, gdy tylko wpłynęliście na jezioro. Jest was tylko pięciu? Zapytałem. Jest jeszcze jeden, który po sprawdzeniu waszego obozowiska i zameldowaniu mi o waszym przybyciu ruszył na dalszy patrol, odpowiedział Jacek. Nie boisz się o niego? W taką noc sam jeden w lesie. Nie wytrzymałem. Trochę chyba przesadzacie z tą zabawą w wojsko. Spokojnie, wyjaśniał Jacek. Ludzie z naszej chorągwi są na obozie płytwonurków nad jeziorem Mugim. Chcemy podejść ich obóz i zrobić im jakiegoś psikusa. Tam są też chłopaki z grupy surwiwalowej, którzy mają bronić obozu. Niech się wujek nie boi o Maćka. To doskonały tropiciel, od małego jeździł z ojcem na polowania. Skąd u was wiedza o budowie takich bas? Pytałem dalej. Pamięta wujek Michała, tego komandosa z gromu, którego poznaliśmy w mamerkach. Na początku kwietnia wziął nas na tydzień do puszczy Piskiej i dało ostrą szkołę pięciu chłopaków z mojej ekipy odpadło. Do domu wieźli też nasze rzeczy, których nie mieliśmy już sił dalej nieść. Do końca wytrwaliśmy tylko my. Potrafimy za to wybudować sobie schronienie w lesie, zrobić wygodne posłanie, rozpalić ogień w każdych warunkach, robić zasadzki, organizować patrole. Zosiu, czas na nas, powiedziałem. Jacek odprowadził nas do naszego namiotu. Do snu ukołysał nas deszcz szeleszczący wśród pierwszych wiosennych liści. Obudził mnie cichy trzask gałązki. Wyjrzałem przez maleńkie okienko. Wśród krzaków zobaczyłem drużynę Jacka idącą w karnym szeregu w stronę wąskiego przesmyku. Szybko założyłem spodnie i kurtkę. Zobaczymy, komandosi, jak się tu dostaliście, mruknąłem. Cicho rozsunąłem suwak namiotu i wyczołgałem się na zewnątrz. Uznałem, że tarzanie się po ziemi nie przystoi w moim wieku, więc dalej szedłem skulony, uważając, żeby nie trzasnęła najmniejsza nawet gałązka. Powoli doszedłem do kilkunastometrowego przesmyku pomiędzy naszą wyspą a stałym lądem. Po naszej stronie brzeg wznosił się o pięć metrów wyżej. Chłopcy mieli przeciągnięta nad wodą linę. Właśnie pierwszy harcerz kończył przejście. Posuwał się do przodu, podciągając się rękoma i pomagając sobie nogami zarzuconymi na sznur. Przyznam, że przeprawa z głową w dół przy takiej różnicy poziomów wymagała żelaznych nerwów. Pierwszy chłopak stanął już na drugim brzegu i zniknął w krzakach. Po trzech minutach pojawił się znowu. Dał znak ręką i reszta grupy zaczęła przeprawę. Przyglądałem się temu z zainteresowaniem. Przyroda powoli budziła się do życia. Z kłębków mgły dochodziły odgłosy budzącego się ptactwa. Nagle ktoś położył rękę na moim ramieniu. Prawie podskoczyłem. Jak przejdę, to wujek odwiąże linę. Ni to zapytał. Ni to polecił Jacek. Jego twarz pokryta była zielono-brązowym kamuflażem. Widać było tylko oczy i błyskające białą zęby. Jasne, wodzu, mruknąłem spieszony, że tak łatwo dałem się podejść. Gdy Jacek był już po drugiej stronie, odwiązałem linę, a jeden z harcerzy pociągnął ją i zaczął zwijać. Wróciłem do naszego namiotu, gdzie Zosia spała w najlepszy. Nie mogłem już zasnąć. Więc usiadłem nad brzegiem i patrzyłem na wstający świt. Na nieruchomym lustrze wody widziałem kręgi zostawiane przez ryby próbujące złapać pierwsze owady lecące tuż nad wodą. Z pobliskich trzcin wypłynęła kaczka, odwróciła głowę w moją stronę i raz kwaknęła. Nagle przyspieszyła i zniknęła w kolejnej kępce zarośli. Może przestraszyła się orła bielika, majestatycznego władcy okolicy który szybował wysoko w poszukiwaniu zdobyczy. Z namiotu wyszła przeciągając się z osia. Kto robi śniadanie? Zadała pytanie. Majtek, nie powinnaś się pytać, tylko robić, odpowiedziałem. Nie jestem majtek. Wiem, jesteś wyzwoloną kobietą, przerwałem jej. Sama wprosiłaś się na rejs, więc masz mnie słuchać. Dokąd dziś płyniemy? Sięgnąłem po mapę. Odwiedzimy jezioro pluszne, powiedziałem. Tyle, że w swaderkach trzeba będzie znaleźć jakiś transport dla naszego okrętu. Szybko zjedliśmy śniadanie i zwinęliśmy obozowisko. Popłynęliśmy w stronę wsikórki. Tuż przed mostem drogowym po prawej stronie znajdowało się lejkowate ujście rzeki Maruski. Skręciliśmy w tę stronę. Najbliższe godziny spędziliśmy na wiosłowaniu pod prąd i kilku przenoskach naszego kajaka przez zastawy wykonane przez rybaków. W swaderkach poprosiliśmy leśnika jadącego honkerem, by podrzucił nas do jeziora pluszne. Bardzo proszę, powiedział. Parę minut zajęło nam przymocowanie kajaka do dachu i załadowanie bagaży do wnętrza samochodu. Pojechaliśmy asfaltową drogą do wsi Kołatek, gdzie wodowaliśmy kajak. Serdecznie podziękowaliśmy miłemu leśnikowi. Wypłynęliśmy na wody Jeziora Pluszne Małe, wąskiej zatoki Jeziora Pluszne. Wujku, możesz pokazać mapę? Zapytała Sąsia. Gdzie jesteśmy? Wskazałem na mapie nasze położenie. Pluszne Małe przypomina z góry skarpetkę, zauważyła siostrzenica. Dochodziło już południe i słońce zaczęło mocno prażyć. Płynęliśmy wzdłuż prawego brzegu, bliżej lasu, z dala od rozłożonych po drugiej stronie ośrodków wypoczynkowych i domków letniskowych. Około piętnastej dobiliśmy do brzegów w Zielonowie. Wysoko ponad brzegiem stały eleganckie domki letniskowe powstałe na bazie wykupionych starych domów warmińskich. Zostawiłem Zosię przy obozowisku i z kanistrem w dłoni ruszyłem na poszukiwanie studni. Pośrodku wsi znajdowały się staw i stara studnia. Widziałem, że przy jednej z chałup przy samym wjeździe do wsi kręcą się jacyś ludzie. Podszedłem tam. Cześć, wujek! Powitał mnie Jacek niosący na ręcze spruchniałych desek. Pozostali harcerze dzielnie pracowali przy rozbiórce wiekowego już dachu. Przyglądał się im młody mężczyzna stojący przy eleganckim BMW i bawiący się telefonem komórkowym. Skąd się tu wzięliście i co robicie? Zapytałem. Mamy rozkaz odebrać jutro folsztynku kogoś z komendy chówca, odpowiedział Jacek. Będziemy go eskortować do obozu nad jeziorem GIM. To taka zabawa strategiczna wymyślona przez naszego komendanta. Chłopaki z obozowiska nad gimem wiedząc naszym zadaniu i spróbują przejąć gościa po drodze. Zatrzymaliśmy się tutaj, bo chcemy zarobić na bilety autobusowe. Myślałem, że macie jakieś kieszonkowe. Mogę ci dać trochę. Nie, dziękuję. Chcemy zmylić ich czujki i pojechać z naszym lipem do Olsztyna, a stamtąd ruszyć na piechotę. Nie będą się spodziewać naszego podejścia od północy. Ten pan zapłaci nam za pomoc w rozbiórce dachu. W tym czasie podszedł do nas młody mężczyzna. W czym problem? Zapytał. Chciałem nabrać wody ze studni, odpowiedziałem. Spotkałem mojego siostrzeńca. Sam pływam po okolicy kajakiem. Kuba jestem, przedstawił się mężczyzna. Tomasz, powiedziałem podając mu rękę. Masz sprytnego siostrzeńca, mówił kuba. Nie dość, że zarobią trochę grosza, to jeszcze zanocują pod dachem. Jak rozbiorą ten daszek, to mogą tu zostać na noc. Dopiero jutro przywiozę ekipę remontową. Chcesz tę chałupę przerobić na domek letniskowy? Tak, kupiłem ją okazyjnie, a trzeba inwestować w ziemię. Zadzwonił telefon komórkowy, więc Kuba podał mi rękę na pożegnanie i odszedł do samochodu. Nabrałem wody ze studni i wróciłem na brzeg. Na obiad zjedliśmy nieśmiertelne klopsiki z makaronem, a potem urządziliśmy sobie długą siestę. Wujku! Słodką drzemkę przerwał mi krzyk Jacka. Podniosłem się. choć szybko, coś znaleźliśmy. Ja też chcę pójść, a nie można zostawić obozowiska, odezwała się Zosia. Prześlę tu któregoś z moich chłopaków, rzucił Jacek. Poszliśmy za nim do chałupy. BMW na podwórku już nie było. Podekscytowany Jacek. Zaprowadził nas po trzeszczących, drewnianych schodach na strych. Nad nami było tylko niebo. Harcerze dokładnie wszystko zdjęli. Teraz stali gromadką przy dziurze w podłodze. Jednemu z nas noga wpadła do dziury wyjaśniał Jacek. Gdy wyjmował stopę, zobaczył, że coś tutaj jest. Zajrzałem do środka. Zobaczyłem jakieś szmaty i resztki niemieckich gazet. Masz latarkę? zapytałem. Jeden z harcerzy podał mi mały reflektorek. Położyłem się wciskając głowę i ramię do środka. W powietrzu unosił się kurz, który kręcił w nosie. Ręką rozgarniałem gazety. Ujrzałem niedużą, drewnianą skrzyneczkę. Ostrożnie wyjąłem ją z dziury. Zawiasy i haczyk zamykający wieko były już zarzawiałe. Otworzyłem ją i moim oczom ukazała się obita skórą oprawa. Niemiecki napis głosił. Christoph Hartknoch stare i nowe prusy. Dzieło wydano. W 1684 roku. Czy to cenna książka? Zapytał jeden z harcerzy. Tak. Na rynku antykwarycznym byłaby wysoko oceniona. odpowiedziałem. Ma oryginalne oprawy z epoki, wiele ilustracji i dotyczy tych terenów. Po dokładnym zbadaniu i stwierdzeniu, czy należała do znanej osoby, jej cena mogłaby wzrosnąć. Znowu zanurzyłem się w dziurę i wyjąłem rulon niemieckich gazet związanych sznurkiem. Potem wydobyłem słoik z przedwojennymi markami i na koniec skórzaną torbę przypominającą żołnierski chlebak. W środku była lornetka polowa i dwie złote pięciorublówki z carskimi orłami. Lornetka miała znaki niemieckiej armii, a data produkcji wskazywała na rok 1914. Odwinąłem rulon gazet i okazało się... Że w środku znajduje się mapa z nagłówkiem, manewry 17 Korpusu Armijnego 1908. Obejmowała obszar Rotolsztyna do Ostrudy na północy i do Działdowa na południu. Na zgięciach spod przetartego papieru wystawał prezent. Ktoś na czerwono zaznaczył jakiś szlak biegnący z północy na południe. Linia urywała się w prawym dolnym rogu, gdzie pojawiały się już polskie nazwy miejscowości. Macie telefon? Zapytałem harcerzy. Muszę zadzwonić po Pawła i przerwać mu wypoczynek. Musi tu przyjechać i zawieźć te skarby do Warszawy. Ja zostanę, żeby dogadać się z właścicielem chałupy.